dobry Państwu. Szanowni Państwo, wczoraj odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej, 35. Pozwólcie Państwo, że ze względu na bardzo ogromne moje zmęczenie z tytułu zawodowego, więc ta relacja jest o dzień opóźniona. Na ogół zawsze to relacje z przebiegu sesji tego samego dnia na ogół streszczam. To robię to o dzień później ze względu na, jak Państwo pewnie obserwujecie, sesję, obrady sesji, no widać moje zmęczenie po prostu, dlatego postanowiłem to dzisiaj streszczenie dopiero zrobić, kiedy odrobinkę mi się uda odetchnąć. Szanowni Państwo, sesja miała tryb sesji nadzwyczajnej. Podczas poprzedniej już sesji w dniu 29 października, kiedy się odbywała normalna sesja, radni Koalicji Obywatelskiej, prosząc o przerwę, kiedy nie udało się wprowadzić punktów wszystkich pod obrady sesji i kiedy nawet punkt, który za zgodą rady został wprowadzony i nie uzyskał akceptacji, bardzo szybko Państwo radni, a konkretnie jeden przedstawiciel klubu złożył do Biura Rady Miejskiej wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Wcześniej, w pierwszym momencie miałem tak nie do końca pewność, czy tak naprawdę Rada powinna obradować nad punktami, które niejako były próbą już włączenia i nie uzyskały akceptacji, a jeden z tych punktów de facto był przedmiotem obrad. Jednakże po analizie z przedstawicielami Urzędu Miasta, przedstawicielami Wydziału Prawnego, Państwo prawnicy powiedzieli się, że no jednak jeden z tych punktów niby był włączony, nie uzyskał akceptacji, ale radni mają prawo zawsze składać wnioski, składać projekty uchwał i takowo się stało. Co prawda nie jest to codziennością, bo jestem drugą kadencję przewodniczącym, a jako radnym trzecią kadencję i nie zdarzało się nigdy tak, aby radni w kółko próbowali te same uchwały czy apele włączać. Jest to co prawda dopiero drugi raz próba tego zrobienia, ale no, ja zawsze apelowałem i proszę o rozsądek, że no, owszem, rozmawiajmy merytorycznie, ale niech to ma sens po prostu. A teraz w dobie pandemii bicie piany to wcale niczemu nie służy. Owszem, sesję byłem zmuszony zwołać ze względu na to, że żeby zwołać sesję nadzwyczajną, potrzeba jest wniosku co najmniej 1/4 rady. W tym przypadku pod wnioskiem się podpisało się 7 radnych, więc nie miałem możliwości innej decyzji podjąć, jak tą sesję zwołać. Sesja dotyczyła naprawdę tych trzech punktów, których na poprzedniej sesji, tak jak wspomniałem, nie zostały rozpatrzone pomyśli Koalicji Obywatelskiej. Już na samym początku ze strony państwa radnych to samo zwołanie tej sesji budziło ogromne kontrowersje, no ale musieliśmy niestety nad tymi punktami obradować i tak naprawdę nad wszystkimi trzema punktami odbywały się szeroko dyskusje. Radni apelowali, ja też apelowałem o skrócenie naprawy tych dyskusji, które już w jakiejś części były omawiane, no ale jednak ten apel nie za dużo przynosi efektu, o ile udało się w pierwszym punkcie dosyć sprawnie przeprowadzić, a punkt dotyczył rezolucji. Rezolucja w kształcie takiej tożsamej, która była na poprzedniej sesji rozpatrywana i nie uzyskała akceptacji. Wniosków innych ze strony państwa radnych nie było. Inicjatorzy wniosku, czyli grupa radnych Koalicji Obywatelskiej, nie widziała, żeby jakoś możliwości tej rezolucji gdzieś wspólnie wypracować, jakąś wspólną rezolucję, którą by, myślę, że większość radnych albo wszyscy poparli. Jednakże na pytanie nawet moje, czy widzą taką możliwość na poprzedniej sesji, mówią, że nie widzą. Więc de facto było tożsame odzwierciedlenie tylko w głosowaniu, tylko że innego dnia, czyli wczoraj. Oczywiście rezolucja w tym kształcie, z tymi słowami nie uzyskała akceptacji radnych, mimo że z wieloma aspektami trzeba się zgodzić po prostu na wiele aspektów, tak jak Państwo radni mówili, ale to jest całość rezolucji, więc chociażby jedno zdanie, które tam inni radni widzą, że no nie powinno się znaleźć, No i być może to było powodem, że te głosy nie były za przyjęciem tej rezolucji. Drugim punktem było podjęcie, inaczej, uchwały dotyczącej uchylenia poprzedniej uchwały z 2019 roku. A dotyczyła to sytuacja karty praw rodzin. Owszem, jakiś czas ta uchwała obowiązywała. Były może nie to, że problemy, ale czas na wdrożenie wszystkich założeń związanych z tą kartą,
ale ta karta de facto żyje. Jest powołany rzecznik praw rodzin w postaci ojca wielodzietnej rodziny, radnego Rady Miejskiej, który się tymi sprawami będzie zajmował i de facto zajmuje. Jednak radni w Koalicji Obywatelskiej, wnosząc o uchylenie tej uchwały, mieli tak symbolicznie, nie wiem, czy jaka to do końca naprawdę było powodem na myśli, to, że występujemy o ogromne, jako miasto, występujemy o ogromne środki unijne na inwestycje tutaj na terenie miasta i jest to jedna z przesłanek, że być może nie do końca tak przejrzysta ta karta praw rodzin, jakby komisja rozpatrująca fundusze norweskie miała gdzieś jakieś zastrzeżenia co do kształtu tej ustawy, uchwały. I w związku z tym państwo radni sugerowali się, że niby dlatego trzeba ją całkowicie usunąć. Mimo zapewnień pana zastępcy prezydenta, pana Tomka Jurka, że te gdzieś tam ze strony komisji, gdzie widzą te właśnie nie do końca przejrzyste, zostaną w najbliższym czasie usunięte w postaci przygotowania nowej uchwały, w postaci regulującej właśnie te sprawy i zapewnienia ze strony pana prezydenta, że to nie wpływa praktycznie w żaden sposób na dalsze rozpatrywanie, tym bardziej, że tak naprawdę ten wnioski o dofinansowanie z tych funduszy unijnych, omawianie i procedowanie nad tym wnioskami będzie trwało to kilka miesięcy. Do tego czasu my już zdążymy wypracować takie, jakie będą zgodne z założeniami. Fundusze norweskie, szanowni państwo, mają to do siebie, że wiele samorządów występowało o te fundusze, bo to są walka o duże pieniądze. My jako to miasto występowaliśmy razem z innym samorządem. I inny samorząd, no niestety, który z powiatu praktycznie ościennego, bo to wydawało na miastu się pan prezydentowi i wydziałom, że jak dwa samorządy występują, będzie nam łatwiej uzyskać gdzieś to wsparcie z tymi funduszami, o te fundusze norweskie. No i wyszło w końcu tak, że przy ogromnym zaangażowaniu pana prezydenta i ogromnej grupie pracowników Wydziału Inwestycji, mimo szalejącej pandemii, udało nam się na czas wniosek przygotować przy ogromnym wysiłku wydziału. I wszystko wskazuje na to, że znajdzie naprawdę on końcowy efekt dobry, tylko o tym się dowiemy, co prawda, w przyszłym roku już budżetowy. Na chwilę obecną pozostaje tylko podziękować tym właśnie wydziałowi i panu prezydentowi Tomkowi Jurkowi za tak ogromne zaangażowanie z ich strony i przygotowanie tego projektu, bo tak jak wspomnę, jest to o wielomilionowe dofinansowanie do naszych inwestycji miejskich i o których będziemy szerzej mówić w dalszych etapach, jak już będzie mowa o tych wnioskach. I no niestety tutaj też przy braku akceptacji większości Rady zgoda, wniosek na uchylenie tej uchwały dotyczącej karty praw rodzin nie uzyskał akceptacji. Trzecim wnioskiem był apel. Apel, który tak naprawdę to jest też moim zdaniem dużo bicie piany. Pan prezydent od początku wspominał i wspomina dalej, że jest to apel o wypłacenie nagród dla nauczycieli związanej z kartą nauczyciela. Wiemy, jaka jest sytuacja w kraju. Wiemy, że jest pandemia. Sytuacja budżetowa żadnego samorządu nie jest tak idealnie przejrzysta jak na początku roku albo w zeszłym roku, kiedy ustalany był budżet. Tak nie jest idealnie taka, jakbyśmy oczekiwali, jakbyśmy chcieli. Wpływy do budżetu też nie są takie, jak były oczekiwania. W związku z powyższym, że skoro subwencja oświatowa nawet w połowie nie pokrywa kosztów utrzymania pracy nauczycieli, ciężkiej pracy, chciałem powiedzieć, i zarówno utrzymanie budynków, w związku z tym trzeba bardzo roztropnie liczyć te pieniądze. Nie można sobie rozrzucać tak na lewo i prawo. Owszem, jest zapis w kartę nauczyciela, że prezydent jest zobowiązany i wcale pan prezydent z tego nie wybiega, że nie chce wypłacić. Z tym, że również jest taki zapis, że w sytuacjach szczególnych ten czas może być wydłużony. I to już kilkakrotnie było wyłuszczane po prostu państwu radnym. Mimo to ten wniosek dalej się znajduje i dopytywania. Kilkanaście razy to samo pytanie potrafi zabrzmieć. Prezydent odpowiada pytaniem i znowu odpowiedź. No, jest to czasami, moim zdaniem, ta sesja trwająca trzy punkty, które żaden z tych punktów nie uzyska akceptacji. Powinno znacznie się ograniczyć do czasu. Nie chodzi tu już o mój czas,
o czas państwa radnych, ale chciałem wspomnieć tylko, że no, czasem warto dyskutować nad rzeczami, które mają sens rozwiązania. Tutaj to prezydent oświadczył wielokrotnie, publicznie, że jeżeli się pojawią, a te dane będzie miał dopiero tak naprawdę z początkiem, no, po części już listopada, ale naprawdę to dopiero na początku grudnia, zobaczymy, jakie będą spływy z różnego rodzaju podatków, na ile se może prezydent pozwolić, na jaką wysokość nagród tych nauczycieli. Będą wypłacone. Być może nie będą w takiej wysokości, jakbyśmy oczekiwali wszyscy, jakby nauczyciele oczekiwali, ale będą wypłacone. I to były zapewnienia już wielokrotnie, więc nie widzę sensu, dlaczego wielokrotnie powielać ten taki apel do władzy, jakby to ktoś całkowicie nie chciał. I sądzę, że na następnej sesji, która będzie teraz w listopadzie, znowu ten temat będzie poruszany i bicie tej piany bez potrzeby, żeby później na końcu okazało się z podniesionymi rękami, sukcesem, że to dzięki naszej walce jest wypłacone. A to wcale nie jest tak, bo to ustawodawca zobowiązuje prezydenta do zapewnienia. I od czego miasto nie ucieka po prostu. No, to, co jest zgodne z prawem, trzeba będzie po prostu zrealizować. No, w jakiej wysokości, to już po prostu inna rzecz, ale będzie to, zapewnienia prezydenta i wydziału prezydenta są, że takowe prace są i analizy prowadzone i w efekcie końcowym mam nadzieję, że ku zadowoleniu wszystkich będą te nagrody dla nauczycieli i pracowników administracyjnych również wypłacone, czego byśmy chcieli, bo wiemy, jak ciężka praca jest nauczycieli i jesteśmy za tym, tylko sami Państwo wiedzą, że niestety wielokrotnie jest tak, że nie takie wpływy czasami się pojawiają właśnie ze względu na nieprzewidziane okoliczności, jakie są właśnie spowodowane pandemią, jakie miasto by oczekiwało. Chcielibyśmy, żeby te wpływy do budżetu były większe niż zakładaliśmy. Wtedy moglibyśmy pozwolić sobie na dużo więcej, nawet i dla nagrody dla nauczycieli, większe niż były planowane, bo z bogatego stołu się łatwiej dzieli niż skromniejszego. No. I tak byśmy chcieli, żeby w tym przypadku też było. Po ponad dwugodzinnej obradach sesja się zakończyła, żaden z trzech punktów nie uzyskał akceptacji państwa radnych, także dyskusje odbyły się, ale żadne z tych punktów nie zostało włączone w realizację ze względu na to, że brak akceptacji większości radnych. To tyle, co mogę Państwu powiedzieć, a jeszcze zanim zakończę dyskusję, po raz kolejny do Państwa i błagając w zasadzie, Szanowni Państwo, ja z punktu swojego, nie tylko jako przewodniczącego, ale pracownika służby zdrowia, co wspominałem na początku, kiedy po wielu godzinnych dyżurach zmęczony człowiek przychodzi nawet pod obrady tej sesji nadzwyczajnej. Zmęczenie czasem daje znać po sobie i błagam Państwa, przestrzegajcie Państwo zasad. Nie ulegajcie gdzieś tam namowom chwili i na wychodzenie gdzieś tam, bo nic się nie dzieje, wirusa nie ma. Niestety nie chcielibyście Państwo znaleźć się w tych miejscach, gdzie ci chorzy właśnie z wirusem znajdują się. Jak te osoby muszą ciężko przechodzić te choroby. Różne osoby różnie przechodzą, ale duża część społeczeństwa przechodzi je bardzo ciężko i płaci za to czasami najwyższą cenę, jaka jest możliwa. Chciałbym Państwa ustrzec przed tym i prosić, nie zbierajcie się Państwo w dużych skupiskach, ograniczcie to, no, da się to przez pewien jakiś czas przeżyć. W skupiskach wielkich, czy w sklepach, czy gdzieś, ograniczmy też swoje wyjścia do minimum. Tyle, ile naprawdę musimy po to, żeby przeżyć. Niech to ułatwi zarówno Państwu, jak i nam, służbie zdrowia, która mamy coraz to większe problemy z pomocą dla tych ludzi, bo tych osób chcemy wszystkim pomóc, bo dla nas wszyscy pacjenci, niezależnie od spojrzenia politycznego, są tacy sami. Chcielibyśmy jak najlepiej wszystkim pomóc, ale czasami jest brak możliwości ze względu na to, że szpital w Tomaszowie jest praktycznie, no niewiele brakuje, że jest cały szpitalem zakaźnym covidowskim. Wywiezienie pacjenta do szpitalów ościennych wymaga wielokrotnych ustaleń, miejsca. Niekiedy dyspozytorzy nam z Łodzi mówią, czy koordynator wojewódzki, tak, macie Państwo tam miejsce. Zanim dojedziemy, w międzyczasie się pojawiły już jakieś inne dwie karetki i to miejsce nam zajęły. Znowu wyczekujemy godzinę czy półtorej na to, żeby gdzieś się miejsce jakieś zwolniło. Czasami wozimy pacjenta, aż znajdziemy miejsce, a moglibyśmy tego uniknąć, gdybyśmy chociaż odrobinę przestrzegali i nie spotykali się w miejscach, przestrzegali zasad, nosili te maseczki, myli ręce, dezynfekowali ręce i naprawdę uważali. Jak jestem karetką, potrafię zatrzymać się nieraz, jak jest taka możliwość i zapytać mieszkańców, którzy idą bez maseczek, proszę Państwa, dlaczego to robicie? Dlaczego w sposób z premedytacją idziecie ulicą i być może nie zarażacie, ale być może jest to jedna z osób zarażonych, o którym nie wie i w sposób nieprzemyślany zarazi jakąś inną osobę.
Może byśmy tego uniknąć, gdybyśmy chociaż raz się wsłuchali w głos epidemiologów, w głos zakaźników, wirusologów, którzy nie bez powodu próbują Państwa uchronić przed tym. I ja też proszę Państwa o takie właśnie uchronienie się, bo mi zależy na Państwu, jestem przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszowa i wszyscy dla mnie Państwo mieszkańcy jesteście jednakowi. Jednakowo chciałbym o Państwa zdrowie zadbać najlepiej, jakbym tylko mógł. Ale niestety czasami nie dajemy rady z powodu tego, że nie dajecie nam Państwo możliwości, bo tak duże rozprzestrzenianie się to nie jest przypadkowe. No. To jest tylko dlatego, że Państwo, wielu z Państwa w to nie wierzy, ale wierzy dopiero wtedy, kiedy ktoś z bliskich zachoruje i rodzina, czy bliscy, czy sąsiedzi widzą to cierpienie. Dopiero wtedy zaczynają uwierzyć. Szkoda, że potrzeba nam na to dużo czasu, abyśmy w to wszystko uwierzyli. Błagam Państwa jeszcze raz o to, żebyście przestrzegali zasad. Będzie wszystkim nam łatwiej. Państwu, jak będziecie zdrowsi, a i my będziemy zdrowsi z tego tytułu, że nie będziemy musieli do Państwa chorych mieszkańców jeździć, a naprawdę tylko do tego, do czego będzie konieczne. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dużo, dużo, dużo zdrowia.